Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja oraz telewidzów telewizji Trwam i zapraszam na transmisję Mszy Świętej we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Transmisja będzie miała miejsce z kaplicy Campo Santo dei Teutonici dei Fiamminghi w Watykanie, więc jest to cmentarz niemiecki lub też cmentarz Niemców i Flamandów. Niewielki, zabytkowy cmentarz znajdujący się w Rzymie między Bazyliką Świętego Piotra a Aulą Pawła VI. Cmentarz ten jest położony na terytorium Włoch, na granicy z Watykanem. Jednakże na mocy traktatów laterańskich z 1929 roku obszar, na którym się znajduje, został uznany za eksterytorialny na korzyść stolicy apostolskiej. Od północy i zachodu otacza go wysoki mur, od południa przylega budynek Kolegium Niemieckiego. Natomiast od wschodu Kościół Matki Bożej Miłosierdzia. Porośnięty jest przez ozdobne drzewa oraz krzewy. W roku 1990 został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w ramach zespołu zabytkowego Rzymu, dóbr stolicy apostolskiej, leżących na terenie Rzymu, korzystających z praw eksterytorialności i kościoła świętego Pawła za murami. Ojciec Święty Franciszek w tej chwili zakończył okazanie ołtarza. Udaje się na miejsce rozpoczęcia mszy świętej. W tej chwili skierowane zostaną słowa powitania do Ojca Santo Świętego. Padre, Ojcze Święty, drogi papieżu Franciszku, kieruję słowa serdecznego powitania naszego kolegium Arcybractwa Matki Bożej Bolesnej na cmentarzu Niemców i Flamandów jako właściciel całego kompleksu. Dormono il sonno della pace. W imieniu tych, którzy tutaj spoczywają, tych, którzy tutaj modlą się i przypominają nam o tym, że jeszcze żyją, że żyją w wieczności. Pozwól podzielić się obserwacją, że w tym domu jest, pochodzimy, ci, którzy mieszkają, pochodzą z różnych kultur, z różnych języków. To są te rzeczy, które mogłyby nas poróżnić, ale te różnice nie uniemożliwiły nam tego, abyśmy mogli spotkać się ze sobą i być szczęśliwymi, aby być razem. I to jest możliwe, ponieważ wiemy, że ktoś, a więc Bóg, czyni nas braćmi i siostrami. Drogi Ojcze, Twoja obecność między nami tego popołudnia jako pielgrzyma między pielgrzymami jest dla nas źródłem wielkiej radości. Teraz chcemy wejść w syntonię
z Twoim sercem, z Twoim nauczaniem, przyjmując wielki dar Twojej łagodności jako Ojca i Przyjaciela. Dziękuję, Ojcze Święty Franciszku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi, z Duchem Twoim, bracia i siostry. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Nella tua bontà, o Padre, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo. Perché cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e si rafforzi la. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna Zmartwychwstałego i umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozpoczyna się liturgia słowa. Dal libro di Giobbe. Rispondendo, z księgi Hioba. Hiob rzekł: oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieję i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Psalm responsoryjny to psalm 27. Domine Deus,
Dum veneris in regnum tuum. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Facit me et nimi deherit in pascobis ferentibus me collocavit super aquas quietes et uxit me anima meam refecit. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko proszę Pana i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mojego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Ipsa me consolata sunt, parast in conspecto meo mensam, adversus eius qui tribulant me. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Et in benignitas et misericordia subsequentum omnibus diebus vitae meae. Et in habitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Memento mei, Domine Deus, cum veneris in regnum tuum. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, che ci è stato dato. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, byśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy.
wiedząc, że Chrystus pokona powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad nim nie ma już władzy. Saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Oto Słowo Boże. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Chrystus zwyciężył, Chrystus królem. Benedicti Patris Mei, dicit Dominus, possidet apparatum vobis regnum, a constitutione mundi. Christus vincit, Christus Il Signore sia con voi. Pan z wami, z duchem twoim. Dal Vangelo secondo Giovanni. Z Ewangelii według świętego Jana. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. W tamtym czasie Jezus powiedział do tłumów: wszystko, co dał mi mój Ojciec, przychodzi do mnie. Ja tego nie odrzucę, ponieważ zostałem posłany z nieba, aby nie wypełniać mojej woli, ale tego, który mnie posłał. I to jest wola tego, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego, co mi dał, ale abym to zmartwychwstał w dniu ostatnim. I taka jest wola mojego Ojca, aby ktokolwiek widzi Syna i wierzy w Niego, aby miał życie wieczne. I ja go zmartwychwstanę w ostatnim dniu. Oto Słowo Pańskie. Wysłuchamy teraz słów Ojca Świętego Franciszka. Giove sconfitto, anzi finito nella sua esistenza, la malattia. Człowiek pokonany w swoim istnieniu poprzez chorobę. Strappata via quasi, a punto di morire, quasi senza. Praktycznie
obdarty ze skóry, bez niczego. Hiob ma jednak pewność i mówi: ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i jako ostatni powstanie z popiołu. Wtedy, kiedy odczuwał, że jest tak bardzo zmielony w proch, jednak miał pewność, że zobaczy swojego Odkupiciela, zobaczy na własne oczy, że moje oczy będą go kontemplować. Ta pewność właśnie w tym momencie, kiedy wydaje się, że wszystko jest stracone. Właśnie ta pewność, to jest ta nadzieja chrześcijańska. Ta nadzieja, która jest darem. Tego daru nie możemy sobie wyprodukować, ale musimy prosić o ten dar, o tę nadzieję. Tylu doświadcza tej desperacji, że wszystko to będzie jedna wielka porażka. Wielu myśli, że po śmierci nic nie będzie. I głos Hioba powraca, ciągle powraca i przypomina: ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i który jako ostatni powstanie i że ja zobaczę go moimi oczyma. Nadzieja nie rozczarowuje, powiedział święty Paweł. Nadzieja nas przyciąga. Nadzieja nadaje sens naszemu życiu. Nadzieja to jest dar od Boga, która prowadzi nas ku życiu wiecznemu. Nadzieja jest jak kotwica, którą mamy rzuconą właśnie po tej drugiej stronie i która trzyma nas w nadziei. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i że ja go zobaczę. I to trzeba powtarzać w momentach radości, w tych momentach trudnych, ciężkich, nawet w takich momentach śmierci, kiedy wszystko umiera. Ta pewność. Ta pewność to jest ten dar od Boga, ponieważ człowiek nigdy nie będzie mógł mieć nadziei własnymi siłami. Musimy prosić o nadzieję. To jest dar darmowy, to jest łaska, to jest coś, co jest nam ofiarowane. To jest właśnie ta łaska od Boga. Prawdziwa nadzieja. Prosimy Cię, Panie, utwierdź w nas tę nadzieję, tę nadzieję, która nie rozczarowuje. I niech prowadzi mnie do Jezusa, bo po to jest ta nadzieja, aby doprowadziła do Jezusa. Ponieważ Jezus mówi, że stąpił z nieba nie po to, aby spełniać własną wolę, aby wypełniać wolę tego, którego posłał. I dlatego Chrystus prowadzi nas tam, gdzie jest właśnie zahaczona ta kotwica, ta nadzieja. I dlatego musimy trzymać się mocno, mocno tej nadziei, bo ta kotwica, ta nadzieja nie rozczaruje, nie zawiedzie. Dzisiaj w myślach tak wielu braci i sióstr, myślimy o nich, którzy przeszli do wieczności. Myślmy o nich patrząc na cmentarze, ale jednocześnie patrząc w górę, ku niebu i powtarzać to, co mówił Hiob. Ja wiem, że ujrzę mojego Odkupiciela własnymi oczyma. Będę go kontemplować.
I to jest właśnie ta siła, ta moc, którą daje nam nadzieja. Ten dar od Boga. Niech ten dar dobry Bóg da każdemu z nas. Chwila ciszy, aby pogłębić tę przepiękną myśl o nadziei, nadziei, która nie zawodzi. Aby wpatrywać się oczami w Ducha, właśnie tam, gdzie jest nasz Odkupiciel, mając pewność, że będziemy oglądać Go na własne oczy. Możemy kontemplować przepiękny krzyż i Chrystusa z rozpostartymi ramionami, wypełniającego właśnie w ten sposób wolę swojego Ojca. Krzyż to jest nasza nadzieja, ta nadzieja, która nie zawodzi. Bądźmy mocni właśnie tą nadzieją, mocni Chrystusem, mocni tą pewnością, która wypływa z naszej wiary, z naszej ufności, że Chrystus zwyciężył śmierć. Śmierć nie jest końcem wszystkiego, ale jest początkiem nowego życia, możemy powiedzieć tego prawdziwego życia. La meta della nostra speranza è l'abbraccio amoroso e appassionato del Padre che ci attende nella gioia del cielo. Źródło naszej nadziei Jezus Chrystus, prośmy Go jako źródło naszej nadziei, aby przyciągnął nas do siebie, nas biednych pielgrzymów na tej ziemi, za Ojca Świętego, za papieża Franciszka, aby Duch Święty i miłość tego ludu, który idzie za Chrystusem, aby dalej podtrzymywały Go i prowadziły Go każdego dnia, w każdym momencie w Jego dziele oczyszczania Kościoła, który również dzisiaj jest budowany przez Ducha Świętego. Miłosierdzie Boże będę wyśpiewywał przez całe wieki. Per tutti i migranti, za wszystkich emigrantów, otwarte serce całego świata, aby ich poranione życie ucieczkami, emigracją, katastrofą, aby byli przyjęci, zintegrowani i promowani, ponieważ od każdego możemy się czegoś nauczyć i nie ma nikogo, kto byłby nieużyteczny. Perché il dolore
aby ból niepewności, lęk i strach, świadomość własnych ograniczeń, które wypłynęły na bazie pandemii, abyśmy przemyśleli nasze style życia, nasz sposób życia, organizację naszych społeczeństw i przede wszystkim, aby pomogły przemyśleć nam sens naszego istnienia. Aby lud Boży doświadczał Kościoła bardziej ludzkiego i bliskiego, wspólnoty rodzinnej, która rozumie i podejmuje trudy życia rodzinnego i życia codziennego, aby miłował prawdę i każdego człowieka. Za wszystkich zmarłych, za tych, którzy odeszli z tego świata bezimienni, bez twarzy, zapomniani, aby Ojciec Wieczny przyjął ich w swoich ramionach, tam, gdzie nie ma już więcej smutku, więcej tęsknoty. Ojcze naszych świętych w niebie, módl się za nami. Prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych próśb, abyśmy byli zdolni do tego, aby być tak jak ci, którzy już są razem z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przechodzimy teraz do części liturgii Eucharystii, mszy świętej, która rozpoczyna się złożeniem darów ofiarnych. Sei gegrüßet, Jesus.
Módlcie się, bracia i siostry, aby moje i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego Kościoła, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawe ofiary, którą składamy za wszystkich zmarłych, spoczywających w Chrystusie i sprawę, by mocą tej eucharystycznej ofiary wyzwoleni z więzów śmierci mieli udział w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z Duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom naszej doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo innanzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la riuni e la governi su tutta la terra, in unione con me, in degno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anche se ti offrono questo sacrificio di lodi. Pierwsza modlitwa eucharystyczna. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składam je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich służebnicach, wszystkich tutaj zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, a także oni ją Tobie składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu. Za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczynią doskonałą i miłą sobie, aby stała się dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodnie ręce. Podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego, Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstania oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą.
Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą złożył Ci najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa Pana naszego. O Signore dei Tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono nel sonno della pace. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Dona loro, o Signore. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz i uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Bezpośrednie przygotowanie do Komunii Świętej. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierni obecni w kaplicy będą przybliżać się, aby przyjmować Chrystusa obecnego pod postacią chleba. Zapraszamy, aby każdy z nas, którzy bierzemy udział w tej mszy świętej poprzez telewizję, radio, abyśmy przyjęli duchową komunię świętą. Zaprośmy Chrystusa do naszego serca. Panie Jezu, nie mogę teraz przyjąć Cię sakramentalnie, ale zapraszam, przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca, które pragnie. Pragnie Twojej miłości. Pragnie Twojej obecności. Zamieszkaj w moim sercu, w moich myślach. Bądź ze mną w tych codziennych sprawach, codziennych zmaganiach, trudnościach, cierpieniach, myślach, które czasami jeszcze uczymy się dopiero kierować ku niebu. Panie Jezu, Ty jesteś moją nadzieją, tą nadzieją, która nie zawodzi. Ty jesteś tą jedyną nadzieją, dzięki której życie moje ma sens, dzięki której każdy gest, każde słowo, każdy wysiłek, każde cierpienie, każda uciążliwość razem z Tobą to już nie jest cierpienie, to już nie jest uciążliwość, ale Twoja obecność przemienia to wszystko w miłość. To Ty przemieniasz moje serce, dlatego przybywaj. Przybywaj do mojego wnętrza, zamieszkaj w moim sercu, w moich myślach. Ogarnij i wypełnij wszystko to, co jest w moim życiu. W Tobie pokładam całą moją nadzieję i wiem, że się nie zawiodę.
krótka chwila dziękczynienia za obecność Chrystusa pod postacią chleba. Ta miłość tak potężna, silniejsza aniżeli śmierć. Ta kotwica, ta nadzieja, która wiemy, że nigdy nie zawodzi. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, Chryste. Módlmy się. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e fondi, o Signore, la Tua misericordia su tutti i Tuoi fedeli defunti. Boże nasz Ojcze, przez tę ofiarę okaż wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym, których obdarzyłeś łaską Chrztu Świętego i daj im pełnię wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjmijmy błogosławieństwo na zakończenie mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego Franciszka. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam pielgrzymom na ziemi Pan Bóg udzieli przebaczenia grzechów i pokoju. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zakończona jest msza święta. Idźmy w pokoju. Dobiega końca transmisja mszy świętej sprawowanej we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Przypomnijmy, że transmisja miała miejsce z kaplicy Campo Santo dei Teutonici dei Fiamminghi w Watykanie, czyli cmentarza Niemców i Flamandów. Małego cmentarza, który znajduje się między Bazyliką Świętego Piotra a aulą Pawła VI. Ojciec Święty Franciszek bardzo mocno i zdecydowanie przypomniał nam, że Chrystus jest naszą nadzieją, tą nadzieją, która nie zawodzi. I za przykładem Hioba, abyśmy mieli zawsze oczy utkwione w niebie. Bo nadzieja, która nie zawodzi, sprawi, że na własne oczy będziemy oglądać naszego Odkupiciela. Przypomnijmy, że jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez cały miesiąc listopad. Zostało to przedłużone nie tylko na, tak jak było to zwyczajowo, dni od 1 do 8 listopada, ale również każdego dnia. Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych. Ci, którzy przechodzą do wieczności, sobie samym pomóc już nie mogą. Liczą na naszą modlitwę, na nasze wsparcie. Żyjmy tą nadzieją, tak abyśmy któregoś dnia wszyscy razem mogli spotkać się w domu naszego dobrego i miłosiernego Ojca w niebie. Nasza transmisja dobiega końca. Żegna się z Państwem ojciec Paweł Pakuła, redemptorysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.